Możemy na tym etapie wysłać kolejne pliki, albo już przejść na listę dokumentów, gdzie te dokumenty trafiły. Zatem przejdźmy do listy. Lista dokumentów jako taka jest głównym narzędziem w codziennej pracy. Działa ona tak, że pracujemy zawsze w kontekście konkretnego podmiotu, a także w konkretnym okresie. Standardowo jest to miesiąc bieżący, oczywiście tutaj możemy się przełączać na inne okresy, a także na przykład określić, żeby te ramy czasowe były szersze. W tym momencie widzimy, że mamy na liście kilka plików widocznych, dostępnych do podejrzenia. Warto na tym etapie, zanim odczytamy dokumenty, zapoznać się jaka jest zawartość i struktura tych plików. Taka świadomość będzie już nam niebawem potrzebna, także wróćmy do listy i przejdźmy już do odczytu.